podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki, tabele, wywiady, obornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. Zwycięstwo, remis i porażkę. Takie wyniki w miniony weekend odnotowały obornickie drużyny piłkarskie. Od dna odbiła się po zwycięstwie 2-0 nad Wełną Skoki obornicka Sparta. Drużyna Radosława Wrzesińskiego po bramkach Filipa Starosty i Patryka Pachowskiego w końcu zainkasowała 3 cenne punkty. Czy to prognostyk lepszej postawy oborniczan, przekonamy się już w najbliższy weekend. W niedzielę graliśmy mecz na wyjeździe, graliśmy z Wełną Skoki. No, wiedzieliśmy, że to jest trudny teren do zdobycia, ponieważ punktowo gdzieś jesteśmy zbliżeni i każdy punkt się liczy. Na całe szczęście udało się bardzo dobry mecz zagrać. Chłopacy coraz bardziej grają tą moją piłkę, taką jak ja sobie bym życzył. Bramki padły, bo bardzo fajnych akcjach. Wyszliśmy spod pressingu. Akcja oskrzydlająca zakończona strzałem, jedna i druga, dużo gry z pierwszej piłki. No tego oczekuję od zawodników i naprawdę z miłą chęcią się patrzyło na to, co robią na boisku. Remisem zakończyło się spotkanie Orkanu Obiezierze z Rokitą Rokietnica. Zespół z Obiezierza mecz kończył w dziesiątkę, więc punkt na pewno cieszy. Orkan tym samym umocnił się w środkowej części tabeli A-klasy. Kontrola w pierwszej połowie, graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, stworzyliśmy kilka stuprocentowych szans, nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie czerwona kartka, chaos. Zremisowaliśmy tyle, ile się dało, to zrobiliśmy. Gramy w następnym tygodniu, w sobotę o 15:00, też tutaj w Obiezierzu, ze spójnym Strykowo. Trudny mecz przed nami, ze względu na braki kadrowe, bo już wiem, że za tydzień nie wszyscy będą, ale na pewno w tygodniu się do tego przygotujemy. Trwa słaba seria piłkarzy Rożnowi Rożnowo. Zespół Mariusza Szyszki doznał kolejnej porażki w klasie okręgowej, przegrywając 2-1 z LKS Błyskawica Bronisławki. Bramkę dla Rożnowi zdobył z karnego Mikołaj Witzberger. Po 9 rozegranych kolejkach spotkań zespół z Rożnowa jest czerwoną latarnią klasy okręgowej. Przez dwa październikowe weekendy na torze motokrosowym w Obornikach odbywały się zawody motokrosowe. 8 i 9 października na torze odbyła się 6. runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motokrosie, 4. runda Pucharu Polski w motokrosie i Mistrzostwa Polski Quad Cross. W zawodach wystartowało prawie 260 zawodników w 13 klasach. Impreza, jak zwykle sprawnie przygotowana przez Motoklub Oborniki, była ostatnią podsumowującą sezon Strefy Zachodniej. Przez dwa dni gościmy w Obornikach 264 zawodników, którzy walczą o mistrza Polski w quad crossie oraz zdobywcę Pucharu Polski w motocrossie. Również zawodnicy walczą o tytuły mistrzowskie w mistrzostwach strefy zachodniej Polski, gdzie nasi zawodnicy z motoklubu Oborniki w najmłodszej kategorii wiekowej, klasie 65, zawodnicy od 8 do 12 roku życia, walczą o tytuł wicemistrza i drugiego wicemistrza strefy w kategorii MX2 w klasie BC, o tytuł drugiego wicemistrza i pierwszego wicemistrza również walczą nasi zawodnicy z klubu, a mianowicie Norbert Jęglik oraz Filip Lis. W dniu dzisiejszym Norbert w pierwszym wyścigu był drugi. Na ostatnim okrążeniu dał się wyprzedzić, ale myślę, że w drugim wyścigu poprawi się i dojedzie pierwszy i przypieczętuje wicemistrzostwo w Pucharze Polski. Filip Lis przyjechał w pierwszym wyścigu czwarty. No i utrzyma te trzecie miejsce w Pucharze Polski. Jest to dla niego pierwszy taki tytuł poważny. 16 października na torze odbyły się zmagania z cyklu Pitbike. Były to zarazem ostatnie zawody z tego cyklu, na których pojawiło się wielu znakomitych zawodników. W zeszłym roku postanowiliśmy z toru Super Enduro przerobić tor na mini motocykle, tak żeby dzieci od 5 roku życia mogli z niego korzystać. Jest to tor motocrossowy, ale tak zwany mini tor. Dla mini motocykli, nie są to motocykle pełnowymiarowe jak w motocrossie, gdzie mamy tor duży motocrossowy, tylko mini motocykle o mniejszych pojemnościach i łatwiejszy dostęp do tego sportu przez to, że są tańsze te motocykle oraz części. Sprowadzenie
do dużego motosportu właśnie przez pitbajki oraz żużel, bo wszystkie kluby żużlowe mają u siebie szkółki pitbajkowe. Dziecko, które ma zamiar lub lubi żużel, zaczynają od pitbajków, tak? No. Ja lubię, że można się pościgać i na to, że jest inaczej niż tutaj. Tutaj możemy się razem bawić. I lubisz, kiedy masz glebę. Tutaj możemy się razem bawić, a na to, że się tniemy. Patrzysz i wydziwiasz. Rajdą mi wszystkim innym, co się jest. Ostrzyna ściganie, ostrzyna zaklęta. I wszystko jest zdanie. Ale nie pojedziesz, jak się nie odblokujesz tego tutaj. No, ten tor nie jest łatwym torem, jest trudny techniczny, co widać zresztą za mną. No i miejmy nadzieję, w przyszłych latach będziemy się rozwijać w tym kierunku i będziemy go modernizować oraz utrudniać, żeby był coraz lepszym torem w Polsce. Zachęcam wszystkie dziewczyny do tego sportu, bo to nie jest tylko dla chłopaków. Jest ich dziewczyn tutaj jest bardzo mało, ale i duże, i małe się można spotkać, no. Sobota 8 października była udana także dla zawodników z klubu MMA Oborniki, którzy wzięli udział w zorganizowanych w Tarnowie Podgórnym zawodach TAGA BJJ. Silnie obstawione zawody przyniosły wiele radości trenerowi Sławomirowi Irackiemu, bowiem jego podopieczni przywieźli worek medali. Co ciekawe, jeden z zawodników, Mikołaj Kwiatkowski, wywalczył aż dwa medale. Srebro w juniorach i złoto w seniorach. Złote medale zdobyli Hubert Iracki, Mikołaj Kwiatkowski, Mikołaj Molski, Kacper Schulz. Ze srebrem wrócili Dariusz Nogalski, Mikołaj Kwiatkowski, Filip Wiliński. Brąz zdobyli Gabysia Kaczmarek i Oskar Roszyk. Trenerowi i zawodnikom gratulujemy sukcesu. Sobotnie zawody były kolejnymi w TAGA, z których oborniczanie wracają z medalami. Na szczególne wyróżnienie zasługuje walka finałowa Kacpra, który po niespełna półtorej roku treningu pokonał chłopaka, który trenuje od lat 6, ma dwa pasy największych zawodów w Europie naga i walka zakończyła się 12-2 w punktach dla Kacpra, co oznacza totalną dominację i jesteśmy z niego wszyscy bardzo dumni. Tym akcentem chciałbym wszystkich zaprosić na moją grupę MMA Kids, która bardzo szybko się rozwija, młodzi są bardzo tłumaczy, dopiero się rozkręcamy, a historii tego swetra i tak nie zrozumiecie. 8 października zawodnicy obornickiego klubu lekkoatletycznego wystartowali w 10. jubileuszowej edycji City Trial Poznań. Zawody na dystansie 5 km wygrał Sebastian Nowicki z czasem 14 minut 44 sekundy. Kolejni zawodnicy na mecie zameldowali się z czasami. Tomasz Maluszki 15.52, Dariusz Szrama 16.46, Krystian Stańko 17.52, Gniewomir Dymek 18.12, Jarosław Różycki 21.15 i Ada Nowicka 25.42. 13 października zmarł Zygmunt Urbaniak, szanowany oborniczanin, sportowiec, działacz społeczny. W 2011 roku odznaczony medalem zasłużony dla ziemi obornickiej. Urodzony 26 stycznia 1941 roku w rodzinie z tradycjami patriotycznymi i sportowymi, sam poświęcił wiele lat swojego życia na sport. Ukochał piłkę ręczną, w którą grał przez szereg lat. W sezonie 1969-1970 Zygmunt Urbaniak, przez kolegów nazywany Zygą, wspólnie ze swoimi kolegami z boiska i pod trenerskim okiem Jerzego Kubiaka wywalczył awans do drugiej ligi terytorialnej. Kolejne pokolenia młodych adeptów piłki ręcznej rozpoczęły w październiku zmagania w 11. już edycji Planety Szczypiorniaka. W hali przy ulicy Obrzyckiej zagrało wielu młodych miłośników Szczypiorniaka. Planeta to cykl turniejów dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej, które uczą się podstaw gry w piłkę ręczną, a jej pomysłodawcą był Marek Arciszewski. Spotykamy się 11. rok już na Planecie Szczypiorniaka. No, cieszymy się niezmiernie, że zainteresowanie wśród dzieci gminy Oborniki piłką ręczną jest naprawdę olbrzymie. Po raz 11 uczestniczą w naszym projekcie szkoły z gminy. Są to SP4 Oborniki, SP3 Oborniki, SP2 Oborniki, Szkoła Podstawowa w Krustowie, Szkoła Podstawowa w Rożnowie oraz kluby współpracujące z piłką ręczną, czyli SKF KPR Sparta Oborniki oraz APR Gladiator Oborniki. Sam zamysł najpierw był malutki, a teraz naprawdę rozrósł się do olbrzymich rozmiarów. O czym świadczy 120 uczestników na tym pierwszym turnieju 11 edycji oraz całej grupie kibiców tutaj, która
towarzyszy najmłodszym adeptom Szczypiorniaka, więc serdeczne gratulacje dla wszystkich. No i taka niespodzianka, jest z nami Stasiu Woźniak, jeden z wyróżniających się zawodników pierwszej edycji Planety Szczypiorniaka, czyli 11 lat temu. Stasiu wtedy grał w barwach SP4 Oborniki, a ja miałem przyjemność właśnie na tym zespole ten turniej tworzyć wraz z nauczycielami wychowania fizycznego z naszej gminy. Jak pamiętasz w ogóle jako uczestnik ten turniej wtedy? No, bardzo fajne doświadczenie dla nas jako młodych chłopaków. Mogliśmy jakieś pierwsze takie kroki robić w takim dużym już graniu, na pełną skalę graliśmy na pełne boisko. A teraz tutaj widzę, że się dużo pozmieniało, dwa małe boiska, no ale fajnie na pewno się takiego zobaczyć, że nadal to trwa. Pamiętasz, w ogóle wtedy był taki konkurs plastyczny, że trzeba było przygotować taki plakat, ale ty się, jak nie wiem, czy kojarzysz? To mama mi pomagała przy nim. No, mama ci pomagała, a ja ci powiem, że ja cały czas mam ten plakat u siebie w piwnicy i muszę go tutaj na jeden z tych turniejów zabrać, bo no, jakoś nie mogłem się go pozbyć ze względu właśnie na tę pamięć o tym pierwszym turnieju. A dzisiaj Stasiu właśnie wyrusza z pierwszoligowym zespołem seniorów SKF KPR Sparta Oborniki na mecz ligowy do Grudziądza, także powodzenia Stasiu i do zobaczenia na kolejnych edycjach Planety Szczypiorniaka. XVI października w Poznaniu odbył się 21. Poznański Maraton. Nie mogło w nim zabraknąć oczywiście oborniczan, którzy nie tylko w nim wystartowali, ale także byli świetnymi kibicami na całej trasie. Pogoda jest fajna, chłopaki sypią żartami, także krótko wylądować z telemarki. 4-0, 4-0 już pobiegło, także... Ale tego trafimy, tego nie trafimy na 4 równe, no. Brawo, panie Zenku!